patrzy z boku, w lewo, w prawo. Thank you.
szanowni goście, poczty sztandarowe, harcerze, delegacje, szanowni państwo, mieszkańcy gminy Wierzchowa. Celebrujemy i kontynuujemy obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a dzisiaj szczególnie 105. rocznicę boju o Wierzchowo, walki stoczonej o Wierzchowo na zachodnim froncie Powstania Wielkopolskiego. Wspominamy poległych i rannych, oddając im pamięć i hołd. W trakcie historii Polski były okresy, w których Rzeczpospolita była mocarstwem, była tolerancyjna i wolna, silnie rozwijająca się gospodarczo. Była krajem, który jako jeden z pierwszych w Europie i w świecie uchwalił konstytucję. Niestety, były okresy, w których traciliśmy wolność i niepodległość, w których Polska znikała z mapy Europy. Wewnętrzne kłótnie, przywłaszczanie sobie zasług, zawiść, nienawiść i agresja wobec siebie, dzielenie narodu, walka o własne stanowiska, to wszystko przyćmiewało interes Polski i osłabiało ją wobec wrogów zewnętrznych. Potem znów następowały zrywy niepodległościowe, powstania, jednoczenie się narodu wokół jednego celu, jakim była wolna i niepodległa Polska. I aby znowu można było maszerować wspólnie pod biało-czerwonymi barwami. Winston Churchill powiedział o Polakach: nie ma takiego błędu, którego Polacy by nie popełnili. Powstanie Wielkopolskie miało swoją strategię. Było przygotowane, oczekując i wykorzystując odpowiednią sytuację geopolityczną w Europie. Nie było takim błędem. Wielkim sukcesem Powstania Wielkopolskiego, oprócz zwycięstwa, była dbałość o jak najmniejszą liczbę ofiar. Wielkie zrywy Polaków niosły olbrzymią liczbę strat. Powstanie listopadowe około 40 tysięcy ofiar. Powstanie styczniowe od 15 do 30 tysięcy ofiar. Powstanie warszawskie od 150 do 200 tysięcy ofiar. A Powstanie Wielkopolskie 2261. Państwo istnieje swoim narodem. Szanowni Państwo, czy gmina Wierzchowo istniała, gdy nie było mieszkańców? Nie. Państwo istnieje swoim narodem, a narażając na śmierć tysiące osób, kobiety i dzieci, elity intelektualne, narażamy istnienie państwa. Dzisiaj, w 105. rocznicę boju o Wierzchowo, będziemy uczestnikami inscenizacji tego wydarzenia. Żywa lekcja historii, pokazująca nam i naszym najmłodszym pokoleniom, jak walczono o wolność i niepodległość. Ale niech to będzie też przestroga, aby ziemia wierzchowska i Polska nie doświadczyła tego, co nazywane jest wojną. Niech obrazy, które docierają do nas z Ukrainy, nam nie spowszednieją. Nie przyzwyczajajmy się do nich. Niech budzą naszą czujność, ale i współczucie i chęć ciągłej pomocy Ukrainie. Bo to jest nasze bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, swoim życiem, pracą, relacjami międzysąsiedzkimi udowodnijmy następnym pokoleniom, ale również sobie, że wielkie czyny jesteśmy zdolni realizować także wtedy, gdy cieszymy się trwającym pokojem, a nie tylko wtedy, kiedy jest zagrożenie. Parafrazując słowa wypowiedziane o polskich pilotach walczących o Wielką Brytanię, chciałbym nawiązać do naszej gminy. Jeszcze nigdy tak wiele nie osiągnęliśmy dzięki zgodzie tak niewielu. 15 radnych o różnych poglądach potrafiło porozumieć się nad wspólnym działaniem dla dobra naszej społeczności. To też jest miara patriotyzmu i odpowiedzialności za gminę, Wielkopolskę i naszą ojczyznę. Nasz kraj obecnie jest w takim momencie historii, w którym my Polacy powinniśmy ponad podziałami podać sobie rękę w geście przyjaźni i wyższych wartości, którym na imię jest Polska. Drodzy Państwo, zostawmy naszą ojczyznę naszym dzieciom, wnukom bezpieczną, silną, wewnętrznie niepodzieloną, radosną i wolną. Jesteśmy to winni naszym rodzicom, dziadkom, tym, którzy walczyli i ginęli za Wierzchowo, Wielkopolskę
i Polska. Nie zmarnujmy tego, co otrzymaliśmy od naszych przodków. Wolności i niepodległości. Bliskie mi słowa. Słowa Cypriana Kamila Norwida. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Niech przyświecają nam zawsze, a szczególnie dzisiaj, w 105. rocznicę boju o Pięć Chorób. Chwała bohaterom Powstania Wielkopolskiego.